Witajcie, kochani. Słuchajcie, to co widzicie, to są prezenty od moich, no mogę ich nazwać moich fanów, widzek, słuchaczy. Te cztery kominki i trzy woski z Jankin Candle dostałam od Michasia. Michasiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jesteś wspaniałym chłopakiem, mężczyzną. Nie wiem, ile masz lat, ale jestem w trakcie pisania maila. Także no, na pewno Ci się odwdzięczę. Przepraszam Was serdecznie. Odwdzięczę. Jesteś wspaniałym mężczyzną, chłopakiem. Nie spodziewałabym się tego. Nie to, że nie po, że po chłopaku, tylko ogólnie. Słuchajcie, Michał zapytał mnie w mailu, ile ja mam w domu pomieszczeń. Uznałam to za bardzo fajny mail. On był krótki. Odpisałam, że cztery. Słuchajcie, dostałam cztery kominki. One są takie same. Wszystkie cztery są takie same. Wyglądają... O, tak samo. Chcę Wam pokazać. Wyglądają tak samo. Dostałam trzy woski z Janki Candle. Ja nigdy nie miałam wosków z Janki Candle, więc będę testować, Michasiu, będę. Słuchajcie, tu mam nazwy, nie będę kaleczyć języka angielskiego. Ja mam, ojej, przepraszam Was, śliskie. Ja Wam po prostu je pokażę. Widać dobrze. O, widać wyśmienicie. Jeżeli któraś z Was albo któryś z Was mnie oglądacie w tej chwili ten filmik, napiszcie mi proszę, jakie są Wasze odczucia na temat zapachów tych wosków. No dla mnie pachną pięknie. Słuchajcie, ten pachnie takimi męskimi perfumami z górnej półki, naprawdę. Ja co prawda preferuję tylko Adidasa czarnego, ale to jest naprawdę piękny zapach męski. Bardzo ładnie pachnie. Tu jest Christmas Tree. I pachnie choinką. Może nie bardzo tak intensywnie, no bo słuchajcie, tu jeszcze jest folia, jeszcze nie zdarłam. Chciałam się po prostu z Wami podzielić moimi prezentami. Prezentami dla mnie. I tu niebieski. No... Też pachnie męskimi perfumami. Są piękne. No, przez folię są przepiękne zapachy, naprawdę. I podzielcie się ze mną swoimi też spostrzeżeniami, jak u Was się spisują i jak bardzo Wam odpowiadają te zapachy. Michasiu, jeszcze raz wielkie dzięki. Tutaj dostałam prezent od Bożenki. Popatrzcie, dostałam trzy świece. Ojej, jak ciemno. Trzy świece. Trzy świece z firmy MMki. Czerwona, brązowa i waniliowa. No, nie wiem, czy będą pachniały tak jak kuleczki czekoladowe, jak MMki. To się okaże. One nie mają folii. Nie są zabezpieczone. I teraz, jak się w paczuszce po prostu zapachy zmieszały, to pachną prawie tak samo. Więc dam Wam oczywiście znać, jak pachną, jak się zaczynają wypalać. Bożenko, jesteś wielka, naprawdę. Słuchajcie, to jest tak ciężkie. One są tylko trzy, ale są tak ciężkie. Ja mogę Wam powiedzieć, ile mają gram? O, mogę Wam powiedzieć, tylko nie chcę przewrócić. Tu jest 90 gram, mają, jedna ma 90 gram, także no, naprawdę są ciężkie. I do tego, słuchajcie, dostałam woski. Tu są woski, popatrzcie, tu jest cynamon zatopiony, a tu są muszle zatopione i rozgwiazda. One pachną przepięknie. Ja Wam nie potrafię powiedzieć, ale one pachną, nie wiem, pięknie. Takim... bardzo dobrym gatunkowo masłem. Ja miałam zawsze te tanie masła, takie bardziej kremy niż masła, ale też wąchałam w sklepie. Zawsze mnie korciło, żeby sobie kupić te droższe. I one pachną naprawdę takimi masłami do ciała z tej bardzo, bardzo wysokiej górnej półki. I tu mam trzy woski do
Nigdy nie potrafię powiedzieć tego słowa. Aromaterapii. One są wielkie. Zobaczcie, jakie są olbrzymie. Te moje to był pikuś, a nie woski. Słuchajcie, tu jest jakieś popi, morska bryza i tutaj jest jakiś magic. O, ogród. Tak, i teraz tak, te czerwone. Czerwone pachną cytrusami i takimi damskimi perfumami letnimi. Naprawdę pięknie pachnie, przez folię oczywiście. Te żółte pachną cytryną, limonką i jeszcze, nie wiem, mango tam w środku mają. No naprawdę, no takie intensywne zapachy przez folię. To ja nie wiem, co będzie się działo, jak ja je po prostu rozpakuję. I ta morska bryza pachnie tak, morską bryzą, takim słońcem, jak zawieje wiatr i może oddaje te kropelki wody. No naprawdę. I tylko wącham przez folię, a jest tak piękny zapach. Piękne są zapachy. Kochana Bożenko, naprawdę jesteś wielka. Dziękuję Ci pięknie. Też Ci się oczywiście odwdzięczę za wszystko. Jesteście boscy. I słuchajcie, tu jest prezent od Justynki. Wosk. Zapachowy, czysty len. I on wygląda tak. To jest taki kwiatek. Fajnie, bo można go łamać. Super ekstra. Do tego dostałam dwa olejki zapachowe. Cynamon i jabłko. I bawełna. I dostałam kominek pomarańczowy. Powiedziała, że jej się bardzo podoba moja pomarańczowa łazienka. I dostałam kominek w pomarańczu. Zobaczcie, jaki jest piękny. Piękny. Kochana Justynko, oczywiście mail z zapytaniem, co sobie ode mnie tylko i wyłącznie zażyczysz. Ja spełnię prawie wszystkie marzenia Wasze, które będziecie mieli, które ja będę mogła spełnić. Oczywiście odwdzięczam się, odwdzięczam. Kochani moi, reszta moich widzów, jesteście boscy. Jesteście wspaniali, wielcy. Ja naprawdę, brak mi słów. Słuchajcie, to są osoby, które nie mają kont na YouTube. One mają jedną, dwie subskrypcje, mają tylko kont takich, że nie nagrywają filmików. Mają tylko konto, żeby ze mną korespondować albo z kimś innym. I to jest bezinteresowna sprawa. Oczywiście ja się odwdzięczę. Ale tak, ludzi o wielkim sercu, słuchajcie, no tylko być youtuberem, naprawdę. Aż się wzruszyłam, przepraszam Was najmocniej. Dobra, ja się z Wami żegnam. Przepraszam. Ja się z Wami żegnam, kochani. Do zobaczenia, do jutra. Już sobie wszystko rozstawiam w domu i już palę i daję Wam znać, jak u mnie pachną. Ale na pewno będą pachniały długo, pięknie i będą Was mi przypominały. Michasiu, Bożenko, Justynko, dziękuję. Dajcie łapkę, wszyscy pozostali w górę, dla tych trzech osób, które mnie tak lubią. A lubicie mnie dużo więcej, ja wiem, bo widzę po filmikach. I dziękuję Wam za to bardzo i za te subskrypcje i za wszystko. I czekam na komentarze. Bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję. Pa, pa, kochani.